tu się zmienimy, co? Ja się zmieniam z Kubą. Studenci przychodzą tu bardzo chętnie, asystenci też się bardzo zaangażowali w te ćwiczenia i dostajemy coraz to nowe scenariusze, wymyślane są coraz to nowe sytuacje, więc jakby ten, ta magia ćwiczeń symulacji staje się taka zaraźliwa. From a scale from 1 to 10, how much does it hurt? From a scale from 1 to 10, how much does it hurt? Should we give more favorites? 10? Że chcemy też nauczyć nie tylko oceny pacjenta, zdiagnozowania pacjenta, ale niejednokrotnie musimy też przekazać pewne informacje pacjentowi. Czyli mówimy na przykład o przekazaniu informacji negatywnych, tych przykrych, nieprzyjemnych. Musimy nauczyć studentów przekazywania takiej informacji. Uczą się tych procedur w pełnym komforcie i w pełnym poczuciu bezpieczeństwa. Oni uczą się wykonywania tego prawidłowo technicznie, uczą się techniki wykonania. Jakby eliminujemy ten czynnik stresu, czynnik strachu, który sprawia, że pewne rzeczy przestają wychodzić. I dopiero opanowanie tych umiejętności technicznych daje taką możliwość, że gdy stajemy już w obliczu prawdziwego pacjenta i gdy mamy ten stres związany z prawdziwym pacjentem, to jednak ta technika, którą opanowaliśmy, pozwala nam na wykonanie pewnej procedury prawidłowo pomimo stresu. Ale to taka symulacja pewnego gabinetu i urzędzenia. Zobaczcie Państwo, policzki tak są zasymulowane, jest język, czyli wszystko tak jak u pacjenta. Chodzi o pewne procedury, które szczególnie często można wykonać w warunkach symulacji, takie jak choćby intubacja, czy cewnikowanie, czy wykonywanie wstrzyknięć, ale i defibrylacja. Coś, co się zdarza rzadko w szpitalu, a tutaj możemy powtórzyć to wielokrotnie. Co więcej, nauczyć procedury, że podczas defibrylacji odpowiednie zachowanie nie tylko tej osoby, która to wykonuje, ale również całego zespołu, który ma się odsunąć w tym momencie od łóżka na przykład. Tak? Ja ciągle to samo podkreślam, że myśmy uczynili pewien rodzaj skoku. To jest skok jakościowy, którego nie było do tej pory. To jest ten krok milowy, bo to nie tylko sprzęt, ale nagle cała nasza kadra będzie musiała się nauczyć symulacji medycznej, będzie musiała to opanować, żeby później tą wiedzę przekazać. Więc od razu na głęboką wodę. Dzień dobry. Nazywam się Simon, jestem pacjentem symulowanym.